Cześć z tej strony, Artur. Dzisiaj kolejna część z cyklu Maraton ósmoklasisty z Matematyki 2022. W plenerze, dzisiaj mam dla Was zadanie na basen. Zapraszam. A po co mi ta matma? Do Waszego egzaminu zostało 8 dni. Dzisiaj mam dla Was trudniejsze zadanie, tak, tak jak chcieliście. No, z w sumie basenu. Przeczytajmy. Basen w najpłytszym miejscu ma 80 cm, a w najgłębszym 2,2 m głębokości. Jego długość wynosi 50 metrów, a szerokość 15 metrów. Jak długo będzie się on napełniał, jeśli woda wpada przez 6 kranów o wydajności 500 litrów na minutę i jeden o wydajności 2000 litrów na minutę? Oczywiście, dajcie sobie chwilkę, spróbujcie sami zrobić to zadanie. No myślę, że nawet nie taką chwilkę, tak z 10-15 minut, to spokojnie to zadanie może nawet tutaj mam zająć. Także naprawdę spróbujcie. Piszcie w komentarzu, co Wam wyszło, no i zrobimy je razem. No dobra, no to ja bym tutaj jakiś rysunek zrobił, oczywiście. Basen, no to co? No to basen, oczywiście, nieckie wody ma idealnie poziomo. No to tak byśmy to sobie na początku narysowali. I to będzie hop, to będzie siup. No, i to będzie ta górna, jakby ta tafla wody, można powiedzieć. No, i wiemy, że on w jednym miejscu jest głęboki na 80 cm, a w drugim na 2,2 m. I w ogóle tutaj mamy coś na temat kranów w litrach. Więc w sumie od razu bym przeszedł na decymetry w tym zadaniu, ze względu na to, że wiemy oczywiście, mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, że 1 decymetr 3 to oczywiście jest 1 litr. Więc jeżeli będziemy mieli już tutaj jednostki. W decymetrach to się nie będziemy musieli przejmować jednostkami później. No dobra, czyli tu załóżmy będzie ten płytrze, a tu będzie ta głębsza część. O, i to w takim razie musi mniej więcej w ten sposób wyglądać. Dobra, no to oczywiście sobie teraz te wymiary tu narzućmy. Najpłytsze miejsce 80 cm, no to oczywiście 80 cm to będzie 8 decymetrów. To od razu w decymetrach sobie wrzucimy. No czyli to będzie ta krawędź i tak krawędź. Tu mamy oczywiście już po 8, a najgłębszy ma a najgłębszy ma 2,2 metra. 2,2 metra, no to ile będzie decymetrów? Wiemy, że 1 metr ma 10 decymetrów. No to to będą 22 decymetry po prostu. Dobra, ja tu jeszcze wrzucę tą jednostkę jednak, żeby nie było. Czyli to będzie ten wymiar. O, tu mamy 22 decymetry w takim razie. No dobra, co jeszcze wiemy? Wiemy, że jego długość wynosi 50 metrów. No to tą długość 50 metrów to co? No to to będzie ten wymiar na przykład. 50 metrów to ile będzie decymetrów? No, razy 10 trzeba to przemnożyć, czyli będzie 500 po prostu decymetrów. A szerokość 15? No to szerokość to będzie na przykład tutaj. To tu mamy. 15 metrów, czyli 150 decymetrów. No dobra, no i jakie jest pytanie? Jak długo będzie się on napełniał, jeśli woda wpada przez 6 kranów? Dobra, dobra, dobra. Czyli my musimy się w ogóle dowiedzieć, jaką ten basen to ma objętość w ogóle. No i teraz myślę, że to pierwsza sprawa w tym zadaniu, jaka może być problematyczna, no bo jak policzyć objętość czegoś takiego? Macie może pomysł? No co to jest za figura? No jakiś może grania stosób, zauważcie. No oczywiście, żeby nikt z was nie wpadł na to, że na przykład to będzie podstawa grania stosóba, Albo na przykład to będzie podstawa grania stosupa, bo oczywiście grania stosupa to jest taka bryła, która ma dwie podstawy dokładnie takie same, a ten prostokąt i ten nie są takie same, więc to patrząc, że to będzie podstawa, to to nie będzie grania stosupa w ogóle. Najważniejsze właśnie w tym zadaniu jest to, żebyście zauważyli, że my możemy potraktować, że naszą podstawą tego grania stosupa to jest ta ścianka tutaj boczna. Ten tak naprawdę, no co, to będzie trapez. Czyli ten trapez, który jest tutaj, zauważcie, że on jest dokładnie taki sam jak ten tutaj z tyłu. Jeżeli byście sobie wyobrazili, że ten basen no, odkręcimy sobie na właśnie tą ścianę, to będzie nic innego jak grania stosu po podstawie trapezu po prostu. No dobra, no to my wiemy, że oczywiście objętość no, grania stosu, paliczy się, że to jest pole podstawy no razy wysokość. No, oczywiście, jeżeli to będzie nasza podstawa, tak, ja to może na fioletowo zrobię nasze pole podstawy naszą wysokością wtedy są tutaj te krawędzie wszystkie, to są te nasze wysokości, nie? Czy już możemy tu gdzieś napisać, że nasze H w takim razie to jest 150 naszych decymetrów. O, w ten sposób. No dobra, 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 czyli my musimy tą pole podstawy policzyć. No to może ja tą podstawę to narysuję jeszcze raz po prostu. Tu będzie to nasze 22, tu będzie nasze 500, tu będzie 8. A tu nie wiemy ile jest, ale nie wiem, czy to w ogóle będzie w sumie potrzebne w tym zadaniu. No i teraz oczywiście, ponieważ to jest basen, to wiemy, że tutaj wszędzie są oczywiście kąty proste, czyli ten trapez również tu ma kąty proste, Czy jest to trapez po prostu, no, prostokątny. I my mamy policzyć pole tego, tego naszego trapezu, czyli nasze pole oczywiście w tym przypadku to jest A, dodać B e razy H na 2, jak to pole trapezu, natomiast naszym A, no to będzie nasza pierwsza podstawa 22, czyli 22 dodać nasza druga podstawa czyli oczywiście ta ósemka czyli dodać 8 to jeszcze pomnożyć przez wysokość nasza wysokość to będzie 500 czyli razy 500 i to wszystko jeszcze podzielić na 2 czyli tak to to będzie oczywiście nasza pole podstawy o tak od razu sobie zapiszę no to tu mamy co 30 razy 500 tak Podzielić na 2, no to 3 razy 5 to będzie 15, i tu 2 zera trzeba stąd dopisać, i stąd 1 0, czyli w sumie 3 zera trzeba dopisać, czyli raz, 2, 3 i podzielić na 2. Czyli 15 tysięcy podzielić na 2, no to ile będzie? No to będzie po prostu 7,5 tysiąca, czyli mamy 7,5 tysiąca, no i czego? Oczywiście decymetrów kwadratowych. Jak pole podstawy mamy, to oczywiście możemy teraz wrócić sobie z tym do naszej objętości, tak? Czyli wracamy sobie tutaj do naszej objętości. Już tutaj zrobimy, żeby jakoś miejsce zaoszczędzić. Czyli nasze pole podstawy to jest oczywiście nasze 7,5 tysiąca. Nasza wysokość to jest 150 decymetrów. Trzeba to pomnożyć. No to gdzieś tu pomnożymy sobie z boczku. No bez tych zer już wiemy, że 3 zera trzeba będzie dopisać. My 75 razy 15. No dobra, 5 razy 5, 25, czyli tu piąteczka, dwójka, tutaj 5 razy 7, no to będzie 35, dodać 2 to będzie 37, 1 razy 5, 5, 1 razy 7, 7, dobra, i dodajemy 5, 7 dodać 5, 12, czyli tu dwójeczka, tu 1, 4, dodać 7, 11, czyli mamy 1125, 1125, natomiast tych zer trzeba dorzucić ile? 1, 2, 3, czyli 3 zera tu trzeba dopisać do wyniku, raz, 2, 3. I to już będzie w decymetrach sześciennych. Czyli w gruncie rzeczy nasza objętość to wyszła ile? No to będzie 1 125 000 litrów. 1, 1, 2, 5 i 0, 0, 0 litra. Okej, okay, co dalej w tym zadaniu mamy zrobić? Jak długo będzie się on napełniał, jeśli woda wpada przez 6 kranów o wydajności 500 litrów na minutę i jedno o wydajności 2000 litrów na minutę? To musimy w takim razie po prostu no, dodać te wydajności do siebie i no, taką zastępczą wydajność tutaj znaleźć. No to napiszemy sobie wydajność. Czyli co? 6 razy powinniśmy pomnożyć to nasze 500 litrów na minutę. O. I dodać do tego ten jeden, co ma 2000. Dobra, dodać 2000 litrów na minutę. No dobra, no to tak. 6 razy 5 to będzie 30, czyli 30 i 2 zera dopisujemy. Dodać 2000, ok. No to po prostu tu wyjdzie 5000, no i jednostka była oczywiście w czym? Litrach na minutę. No i pytanie jest o co w tym zadaniu. Pytanie jest o to, ile, jak długo będzie się napełniał ten basen. No to skoro wiemy, że te wszystkie krany. To przez jedną minutę 5000 litrów będą wypełniać. No to jak policzyć, jak cały basen będzie wypełniony? No trzeba po prostu tych litrów podzielić przez 5000. No to to zróbmy. Czyli nasze 1125 i raz, dwa, trzy. Dzielimy sobie przez 5000. O, o, jeszcze jedno 0. Pilnujcie 0 w tym zadaniu, bo można się pogubić. I zaraz kreślamy 000000 czyli w sumie 1125 na 5. No możemy sobie pod kreską też to policzyć. 1125 podzielić na 5, w 11, ile piątek się zmieści No 2. Czyli tutaj mamy 2, czyli mamy minus 10, zostaje nam 1, dwójkę przepisujemy w 12, też 2 piątki będą, czyli minus znowu 10, dwójka zostaje, piątkę przepisujemy, 25 na 5 to będzie 5, czyli wychodzi na to, że będzie 225, no czego? No oczywiście, minut, tak? Czyli wychodzi na to, że ten basen będzie się wypełniać 225 minut. No dobrze by było tutaj na godzinę to sobie w sumie może zamienić. No to ile tej godzin się zmieści? Godzina ma 60 minut. No to 60 razy 3. Tu się zmieszczą 3 godziny. I to by było 180 minut. To zostanie nam 20 i jeszcze 25, czyli 3 godziny i 45 minut. I to będzie nasza odpowiedź. Czyli piszemy sobie oczywiście odpowiedź do zadania. Odpowiedź. Jakie było pytanie? Jak długo będzie się napełniał basen? Będzie się napełniał 3 godziny i 45 minut. Koniec. Dajcie znać, oczywiście, komu udało się zrobić to zadanie. Chcieliście troszkę trudniejsze, także w sumie możecie nawet napisać, jaką byście dali trudność na to zadanie. W skali załóżmy od 1 do 10, 5 na 10, 6 na 10, 8 na 10, piszcie w komentarzach. Kolejne oczywiście zadanko jutro o 20, także zapraszam. Miłego wieczoru i do usłyszenia. A po co mi ta matma?